Dobra. Przytrzymaj R2X, aby potem puść, aby wykonać. Oho. Tak, tylko że... Ale co mu się stało? Dalej nie mogę nic zrobić. Mogę tylko podskoczyć. Aha, o to chodziło. Dobra. Ej, wcześniej miałeś nerwowy głos. Wszystko gra? Tak, po prostu mam dużo na głowie i jestem głodny. No ale ogólnie latanie tym Spider-Manem tutaj jest naprawdę zajebiste, nie? O, rany, ale lipa. Jakoś przeżyję. Hej, dobra, gdzie mam chwilę zająłem się tym ulepszeniem apki, o którym mówiłem. Z pomocą moich druhów. To taka fajna gra słów, której jeszcze nie rozumiesz, ale zaraz zrozumiesz. Jakie wdolne. Dobra. Jeszcze nie kumam tak za bardzo tego poruszania się tutaj. Ale wszystkie będzie się przyzwyczaić. Ale no kurwa, te skoki są naprawdę świetne są. Okay. Nie no, to jest kurwa kosmos. Naprawdę coś fajnego. Okay, jestem. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Nie widzę tu niczego, co przypomina wyrzutnię. Może przysypał ją piach. Okej, okay, już widzę wyrzutnię. Co dalej? Wydrukujesz drucha w 3D. Już kumam. D-R-U-H. Niech zgadnę. Dron ratunkowy Ultra Heros. Blisko, ale to bez znaczenia. Wykorzystuje skorelowane sygnały przestrzenno-czasowe. Czyli droga radiowa? Ho! Jesteś genialny. Oj, weź. Zaznaczyłem trasę o najbardziej optymalnej... A, czyli po prostu mi to nie zapisało ostatnio, tego co zrobiłem. Włamanie. Już lecę. Przepraszam, kapitan Iker. Proszę o komentarz. Spider-Man jest w klubie strzeleckim. Musimy zdążyć, zanim tu dotrze. Hej! Spider-Man jest teraz w buch. No fajnie, co czas ma ten piasek na sobie. Fajnie to wygląda, fajnie to zrobili. Jesteście kluczyki, a niedaleko jest ślusarz! Aż tylu gości do jednego opancerzonego wozu? Lekka przesada. A może tak zamiast kraść moglibyście, no nie wiem, ratować ludzi?
Wykonaj idealny unik, gdy twój pajęczy zmysł zmieni kolor na czerwony, aby uniknąć trafienia i automatycznie strzelić sieciowy napastnika. Naciśnij X, aby kontynuować. Mam dla ciebie... Micho, jesteś cały? Tak, mamo. A ty? Steve, jestem w centrum. Pomagam Glory Speed. A spotkałeś się z panem Timidą? Nie. O czym rozmawialiśmy? Spider-Man nie da ci przepustki na studia. Dam radę, mamo. Obiecuję. Muszę lecieć. Chodź z tego. Zdawać cięższy kaliber. Cięższą broń? Gdzie, pająku? Puśćcie mnie! Pora na rozróbę! Sprawnie! Leży! Odpając się, Spider-Manie! Dobra, czyli został mi tylko ten. A czemu nie mogłem go złapać? Nie wiem. Jak Rocky Balboa! Całkiem fajne to było. O, jest kurwa. Masa. Spory. Wykonaj paradę tuż przed otrzymaniem ciosu, aby uszłowić wroga. Parada wykonana zbyt wcześnie będzie mniej skuteczna. O, jeden to jest paradę. Mógłbym teraz być na fizyce. Uczyć się o równaniach abstrakcyjnych i sytuacjach hipotetycznych. Przeładzie cię. Chyba wolę takie lekcje fizyki. Damy radę! Zachcieli pająka! Zła rada! Au! Nie palić się! No jak grubi! On się wrzuca! Nie idzie wam zbyt dobrze! Jak potrzebujecie porad, to znam dobrego doradcę zawodowego! Okej, apka w końcu działa. Obczaj ją. Przez impulsem w lewo, bo otworzyć aplikację. Niezła robota. Przyszło nowe zgłoszenie. Ganki, dobra robota z tą apką. Pomoże wielu ludziom. Dzięki. Miles, ogarnijmy ostatnie zgłoszenia i wracajmy do szkoły. Ten kryształ jest tam! Nie ruszaliśmy go! Kryształ, mówisz? Gdzie jest ten kryształ? Szukamy kryształu, nie jest tam. Kryształ moc! Pogadam z jego lekarzami.
zasłużyliście. Dobra, rozmawiałam z lekarzem. Masz koło siebie jakiś piaskowy kryształ? Tak. Świetnie. Lekarze mówią, że umysł Marku jest trzaskany, dosłownie na kawałki. Porąbane! Dlaczego ci piaskowi kolesie mnie atakują? Pewnie cząstki jego podświadomości próbują chronić zawartości kryształu. Ale słuchaj, mówią, że jeśli znajdziesz wszystkie elementy, mógłbyś go uzdrowić. Bycie piaskoludem wydaje się skomplikowane! Czego chroniła twoja podświadomość? Byłem przy tobie, a po chwili już cię nie było. Gadający kryształ. Chyba jest w nim fragment pamięci Marco. MJ mówiła, że w mieście jest więcej takich kryształów. Muszę ich wypatrywać. Ej, zajmiesz się ostatnim zgłoszeniem? Jakiś VIP utknął w limuzynie. Robi się! Ale że co, ja nie mogę sobie szyby rozbić? Nie mogę, w porządku. To słabo z tym. Nie można mieć wszystkiego, prawda? Ganki! Jest jeszcze pan Sumida? Tak, Hayley z nim teraz rozmawia. Próbuję go dla ciebie przytrzymać. Super! Mam nadzieję, że mi podpowie, co napisać w podaniu na studia. Jeszcze go nie napisałeś? Wiesz, ja się już dostałem na ESU, więc mógłbym ci pomóc. Nie! Już i tak wiele robisz. Poza tym, gdybym się tam dostał dzięki tobie, ciągle byś o tym gadał. A, masz rację. Nie tu skunksem. Hej! Odsuńcie się od limuzyny! To pająk! Brać go! Rozwaję! Paparazzi sami w sobie są źli! A co dopiero uzbrojeni! Jesteście najgorsi, wiecie? Najpierw w wielu, potem... Nie możemy pozwolić ludziom być ludźmi! Sprawdźmy, co z tym człowiekiem w limuzynie. Gdzie jest ten człowiek w limuzynie? No nie, Sherlock James. Powiem Spidermanowi.
Okej, panie Jameson. Zabiorę pana do szpitala. Spidermanie, musisz zobaczyć, kto był tym VIP-em w limuzynie. Już nie mogę się doczekać. Zamykam hydrant i lecę. Panie Jameson, tu Spiderman! Słyszy pan? Lecę! Po twojej lewej! Spidermanie! Zobacz, kto to jest! Spiderman! Jona, słoneczko! Wszystko okej? Pomocy! Zostałem porwany! Co? Nie, ja... Typie, ja ci pomagam! Robisz zdjęcia! Popularny dziennikarz porwany przez zbiru! Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Bądź miły dla lekarzy! Porwali mnie! Ja się nie zgadzam! Ja... maniacy! Otaczają mnie maniacy! Ale J. Jonah Jameson nigdzie się nie wybiera, słyszycie? Nigdzie się nie wybieram! Zaraz, dokąd to? Dokąd jedziemy? Panie Park, gdzie pan jest? Pani dyrektor, no tak, to ja, Peter Parker. Przepraszam, coś mi wypadło i niedługo będę na miejscu. Jeśli nie zobaczę tu pana za 10 sekund, to... O nie, zasięg wkrótce. Nie wierzę, że to zrobiłem. Gdzie jest pan Sumida? O, właśnie poszedł. Powiedział coś o jakimś urlopie? Co? To wspaniale, hej. I kiedy cię nie było, dowiedziałem się, że dostałem stypendium RAND. Poważnie? Tak. O stary, lepiej być nie może. Tyle dobrych wiadomości. Sporo mnie omija. O rany. Nie chcę na to patrzeć. Ale nie mogę oderwać wzroku. Pani dyrektor. Tak. Patrzcie, kto postanowił się pojawić. Ja wiem. To wygląda okropnie. Wygląda? Bardzo, bardzo przepraszam. Ja... Tu chodzi o coś więcej. Wiem. To jest niedorzecznie. Naprawdę nie zrobiłem tego celowo i to się nigdy nie powtórzy. Wystarczy już tego. Nie, proszę. Dość tych wymówek. Pana zadaniem jest chronić uczniów, a nie ich opuszczać. Żegnam. Stary. Wam, Spidermanom, musi być ciężko utrzymać normalną robotę. Ale ty to na pewno dasz sobie radę. Przykro mi z powodu twojej pracy. Jakby co, nie byłeś moim najgorszym nauczycielem. Mogę to sobie wpisać do CV? Słuchaj, w New York Bulletin przyjmują teraz zdjęcia od czytelników. Wczoraj wysłałem swoje. Dobra, czyli latamy raz jednym, raz drugim. Chciałbym, można się przełączać w życiu z nimi. Pracowaliśmy kiedyś razem w Bugle. Chyba wiem, co by mu się spodobało. Dzięki, Miles. Nie ma sprawy. Sam może wyślę mu jeszcze kilka fotek, jak znajdę czas. Robi zawsze mówił, nie pokazuj mi miasta. Pokaż mi Nowy Jork. Nie no, ale to latanie jest naprawdę super. Ta para jest w opałach. Muszę się sprężać. Masz swój
zadziwianie widoku. Szybko może być po wszystkim. O nie! To Spider-Man! Tylko powoli. Dobrze. Tyska, tyska, albo cię pokroję. Nie, nie, nie. Żadnych nagłych ruchów. Czy ta ranna osoba jest? Chciałbym pomóc, ale jestem teraz potrzebny gdzie indziej. Ha, czyli co ja zrobiłem? Nie, nie, nie. I co mam zrobić? Przytrzymaj wycelu i zrób zdjęcie. R1. Jest. Teraz je tylko wysłać i... Peter! Co słychać, synu? Cześć, Robi. Wybacz, że dzwonię tak znienacka, ale chciałem dać znać, że właśnie wysłałeś zdjęcie. Cudownie. Nada się. Mam teraz spotkanie, ale jeśli znowu uwiecznisz bijące serce Nowego Jorku, przyślij mi fotkę. Miło było cię słyszeć. Dzięki, Robi. Wzajemnie. Dzięki powstrzymywaniu przestępców i wykonywaniu aktywności w małej odległości udało ci się zrobić postępy w dzielnicy. Zaciśnij, aby kontynuować. Dobra, jest mapa. Właśnie tego mi brakowało. Mapę, ciekawe, czy są tutaj cele. Na mapie można sprawdzić i śledzić aktywności dostępne na terenie 14 dzielnic Nowego Jorku. Im większe postępy zrobisz, tym więcej aktywności odblokujesz. W każdej dzielnicy obowiązują 3 kategorie nagród. Druga kategoria nagród pozwala na szybką podróż w obrębie danej dzielnicy. Okej. Okay. Wybierz daną dzielnicę, aby śledzić związane z nią postępy. Na mapie sprawdzisz, w jaki sposób możesz pomóc Nowemu Jorkowi. Aby ujawnić pobliskie aktywności i dodać je do mapy, eksploruj miasto. No dobra. Gadżety. Co my tu mamy? Wielokrotnie strzelaj do przeciwnika. Dobra. To jest to, co mamy, tak, ale to jest jakiś kurwa wykrzyknik. Zbyt drogie. Gdzie znaleźć? O, interesuje mnie, czemu tutaj jest wykrzyknik. Jak go kurwa się pozbyć? Stwórz, przytrzymaj, obróć. No dobra, dobra. Tutaj. Masz dość środków. Mamy 3. Okej. Okay. Dostępne jedno. My mamy to pierwsze póki co, tak? Tu nie możemy. Kup, przytrzymaj. Okej. Okay. Dobra, kupiliśmy. Aha, to potrzebowało kurwa 3. L1 i tylko aby popędzić do przodu, zadając obrażenia przeciwnikom na swojej drodze. Okej. Okay. Przełączymy się między nimi. Aha, okej, okay. Czyli to kurwa. Aha, okej, okay, dobra, bo ja muszę rozwijać tego i tego. Misje. Pokaż mi mały Nowy Jork. Napięcie powierzchowne, ukończone. No dobra. Tam jest jakieś kurwa zdjęcie, mogę zrobić. Czemu on tak kurwa późno łapie tą pajęczą, tą siecię, nie wiem. Naciskam to wcześniej, on kurwa, nie wiem, tak jakby musiał do jakiegoś punktu kurwa dolecieć. Czy o co chodzi kurwa? Dobra, jak ja mam tutaj zrobić kurwa ten... Aparat, gdzie jest aparat? Okay.
Dobra, jak ja mam zrobić ten aparat, kurwa, no bo tego nie wiem, jak to się wyciąga ten aparat. Sorki, pilna sprawa. Kostium jest zapiaszczony nie tam, gdzie trzeba. Chyba pora na zmianę. Zapiaszczony, zdobądź zapastowy kostium. Co mogę powiedzieć? Nie zgadzam się. No to... Kurwa. Dobra, jak ja mam zrobić to zdjęcie? To mnie, kurwa, zastanawia. Dobra, zmiany. Doskonale. Babcia często mówiła o tym miejscu. Co niedzielę przechodziła przez most po najświeższe warzywa w mieście. Ale jednego razu spóźniła się, a ktoś przed nią wykupił wszystkie pomidory. I tak poznała dziadka. No nie wiem, czemu tak się kurwa chujowo buja jakoś, nie? No, naciskam tą jebaną pańczynę, no. No i tutaj naciskałem znowu, że chuj. Nie wiem, czy muszę za każdym razem skok wciskać, czy co? Otrzymujesz żeton miejski. Urzędzasz żeton miejskich części sprzętu i innych zasobów. Możesz kupić nowe kostiumy. Możesz stworzyć nowe style kostiumów. Stwórz style zaawansowanego kostiumu 2.0. Kostiumy ze stylami oprócz oryginalnego wyglądu mają 3 dodatkowe style. Zaznacz styl i wciśnij X, aby go wybrać. Okej. Okay. Czarny taki, tu taki niebieski. Złoty, no jaki byśmy chcieli. Czekaj, no chyba tego bym wziął, czarnego. Albo odwrócone kolory. Czy złoty też jest, kurwa, ciekawy. Dobra, weźmiemy złotego. W miarę robienia postępów odblokowujesz dodatkowe kostiumy i style, aby je zdobyć. Wspieraj żetony miejskie i inne zasoby. Dobra. O, to jest zwykły, to jest taki... Jest ten nowy, tak? Dobra, znaczy to jest ten stary, a tu stwórz przytrzymać. Aha, to ja mogę stworzyć przytrzymać. Ile ja mam tych żetonów, kurwa, gdzie to
gdzie to jest problem? Punkty umiejętności za poziom minus 3, znaczy 3 części sprzętu 20 na 20, że to niemieckie 8. Czyli sobie mógłbym w sumie wszystkie kurwa zrobić, ale zobaczymy jeszcze Miles, jaki ma. No Miles ma fajne. No to zrobimy tego, nie? No i dobra. No a gdybym chciał sobie właśnie warianty zmienić. Kurwa. O Jezus, no nie, 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 jeszcze raz. Chciałbym tam być jeszcze raz, nie mogę. Kurwa, no właśnie to jest takie dziwne, kurwa. Nie mogę się nauczyć jeszcze tego sterowania. Spieszyłem się rano. Spotkajmy się tam. Spoko. Wróciliście do szkoły bez problemu? Tak, tak. Co za początek. Oby jutro było spokojniej. Na pewno będzie. To na razie. Dobra, spierdalaj MJ, bo ja tu chcę kurwa do torby dojść. To jest gorsze od wywalenia z roboty? Nie mogę, widzenie kurwa. Dobra, gdzie mogę to? Gadżety, nieumiejętności, zdolności, misje, kolekcje. Chuja. Nie wiem, a są kostiumy, dobra. No dobrze, jak ja mam te warianty rozwinąć? No chciałbym tego fioletowego, kurwa, no. Coś źle kurwa zrobiłem tutaj. O, wybierz styl, tu jest X-em, wybierz styl, kurwa. Dobra. A w no Milesa nie ma stworzenia. Aha, dobra, bo jeszcze mam nie stworzenia te warianty. Dobra, chłop, wszystko jasne. Muszę coś zrobić. Przejechaliście kilka czerwonych. Gdzie to było? Zero dla dobrych. Okej. Dobra, szukamy dalej.
tak, że mogę sobie latać, nie muszę cały czas na tej pajęczynie zapierdalać. Dobra, tutaj zatrzymamy. Przy okazji, kurwa, musimy się napoić. Okropne korki. Sandman strasznie nabałaganił. Coraz lepiej ci na tym idzie. No, w mieście się przydaje, ale nie jestem co do niego przekonana. Mnie tam przekonujesz. Co się stało? Wylali mnie. Jak się cieszyłeś z tej pracy? Wiem. Zaplanowałem już cały semestr. Za tydzień mieliśmy budować helikopter zasilany ziemniakiem. Tak mi przykro. Sama też niedługo mogę zostać bezrobotna. Johna już robi czystki? Tak jakby. Wprowadza radykalną merytokrację. Kurde, co to w ogóle znaczy? To znaczy, że kto nie napisze tekstu na pierwszą stronę w tydzień, wylatuje. O, cóż, więc tobie nic nie grozi, bo jesteś z nich najlepsza. Co tam masz? Niesprzedane książki. W domu kończy mi się miejsce. Masz świetne recenzje. I sprzedałam 14 sztuk. Nikt nie chciał czytać o Symkarii. Bugle to największa gazeta w mieście. Mogę tam coś osiągnąć. Ale jeśli mnie wyleją, to nie wiem, co zrobię. Czy ty w ogóle potrzebujesz Bugle, żeby się realizować? Cóż, próbowałam coś zdziałać na zewnątrz i 14 kopii. Teraz muszę coś zmienić od środka. Ej,
Nie zdążyłem tu ogarnąć. Może na tyły? Tak. To ja zrobię małe porządki. No rany, tak chciałem w to zagrać. Tylko nie wiem kiedy. Szkoda, że z nauczaniem nie wypaliło. Co będzie dalej? Sam nie wiem. W sumie chciałbym zrobić sobie wolne, ale raczej mnie na to nie stać. A jakby sprzedać dom? Nie mogę. To znaczy mógłbym, ale nie mogę. Jeśli trzeba, ja pokryję hipotekę. Nie zgadzam się. Poza tym mówiłaś, że Johna może zrobić porządki. Nie dam się zwolnić. Wiem, ile ten dom dla ciebie znaczy. Wymyślimy coś. Nie zasługuję na ciebie. Hej, a czy myślałaś coś trochę o tej przeprowadzce? Już ci mówiłam, muszę być blisko miasta, gdzie coś się dzieje. Ale pomyśl o tych wszystkich romantycznych kolacjach. Kiedy ostatnio jadłeś kolację w domu? W sumie fakt. May zastawiła dom, żeby utrzymać Fist na powierzchni. A teraz ja tonę. Ej! Kto to? To wszystko jest May? Tak, muszę je oddać, ale... Jeszcze nie teraz. Co tam oglądasz? Twoje stare, urocze zdjęcia. Rany, dawno ich nie widziałem. To chyba z mojego pokoju. Po co jej takie zdjęcie? Równowaga. Co to znaczy? Ciekawe, czy wciąż tam jest. Rozejrzyjmy się. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja obejrzę zdjęcia, których mi nie pokazywałeś. Gdzie była ta dziura?
Spider-Man! Zagrożenie czy zmora? Czekamy na telefon. Zmora! I to zdecydowanie zmora! Coś wam powiem o tym tak zwanym superbohaterze! Ani nie super, ani nie bohater! O co mu chodzi? Jest to szóstem? Ma jakieś kompleksy? Jak dla mnie to świ? Co to za hałas? Ale jak to? Peter... Myślałem, że słyszę szczura za ścianą. Hej, co? Co się dzieje? Nic. Ja tylko... W twoim wieku prowadziłam klub dyskusyjny. Byłam kapitanką drużyny i grałam na skrzypcach w orkiestrze. Każdego roku starałam się znaleźć sobie nowe zajęcie. Ale kiedy postanowiłam zostać najlepszą uczennicą, rozsypałam się. Zamiast być dobrą w kilku rzeczach, nie byłam dobra w niczym. Więc odpuściłam. Równowaga jest drogą, a nie tylko celem. Wciąż nad tym pracuję. Dalej. Tak, proszę. Może ciocia miała rację. To za dużo to niezdrowo. Czasem trzeba odpuścić. Lepiej zajrzę do MJ. Dostałam cynk. Tratwa przenosi jutro kilku więźniów do Ravencroft na ewaluację. Wiadomo których? Nie. Ale się dowiem. MJ! Wow! Lekarze ostrzegali przed takimi uściskami. Wybacz. Harry. Tęskniłem. Ja za tobą też. Słyszałem o May. I bardzo mi przykro. Jak było w Europie? Wybaczcie mi. Leczyłem się w odosobnieniu tu w mieście i nie chciałem, żebyście się martwili. Masz to samo, co twoja mama? Miałem. Czas przeszły. Teraz choroba ustępuje. Harry, to... Nie wierzę, wyglądasz świetnie. I tak się czuję. A, robota wzywa. Kolacja jutro? Coney Island? Tak jak dawniej? Widzimy się. To nowość. Tak, nauczyła się tego, kiedy byliśmy w Sunkarii. Wybacz, że tak bez zapowiedzi. Co? Nie żartuj. Wejdziesz do środka? Właściwie to miałem nadzieję, że się ze mną przejedziesz. Pewnie. Aż dziw, że bieda bryka jeszcze się nie rozpadła. Myślałem, że pojeździmy jak dawniej. Czy to mój stary rower? Nie, znalazłem go w necie. Ale jest prawie identyczny, nie? Wow! Tak! Ma nawet takie same naklejki i wszystko. Jesteś pewien, że to nie ten sam? Gotowy? Tak. To dokąd? Zobaczysz. Dawaj, jedziesz za mną. Na pewno sobie poradzisz? Jasne, czuję się dobrze. Podpierałem się laską na wszelki wypadek, ale nie jest mi potrzebna. Masz więcej energii niż ja. No, opowiadaj. Co słychać? Co porabiałeś? Uczyłem w szkole na zastępstwo.
póki mnie nie wylali. Pomagałem też jednemu licealiście i jest wyjątkowy. Szczęścia z niego. Bez ciebie w życiu nie zdałbym algebry. Wiesz, czytałem o twoim szefie, doktorze Octaviusie. Niezły numer. No, można to tak ująć. Szkoda, że cię to ominęło. Harry, dlaczego nie powiedziałeś mi o chorobie? Przecież bym cię wspierał. Lepiej, żebyś tego nie widział. Leczenie było okropne. Siedziałem w zbiorniku z płynem leczniczym. Miałem potem straszne koszmary. W zbiorniku? Taki eksperyment. To mocne. Przykro mi, Harry. Zaraz, to liceum Midtown. Tutaj chciałeś przyjechać? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. To miejsce wygląda dokładnie tak jak 10 lat temu. O! Dzięki. Chodź. Dlaczego tu jesteśmy? Nienawidziliśmy liceum. Pamiętasz, jak Flash i jego kumple otoczyli mnie i zepsuli laptopa? Straciliśmy prezentację. Ten na konkurs młodych przedsiębiorców. Robiliśmy ją miesiącami. A następnego ranka była konferencja. Miałem kopię zapasową na pendrive'ie. Ale zostawiłeś go w szafce. Zadzwoniliśmy do szkoły, żeby nas wpuścili. A oni odmówili, bo było już po godzinach. Zdesperowani chodziliśmy dookoła całej szkoły, sprawdzając każde drzwi. Aż trafiliśmy na te. Czekaj, co ty? Pamiętam, że trzeba je podważyć. Wbijamy? Teren czysty. Chodź! Dysk na pewno jest na górze w twojej szafce? Raczej tak. Co? Mówiłeś, że jesteś pewny. Bo byłem. To znaczy jestem. Dlaczego teraz o to pytasz? Nie wiem, stresuję się. Spokojnie, jest tam. Czekaj. To zapolowy Rick. Co on tu robi w piątek wieczór? Słucha meczu. Pokaż nam, jak gra świeżak miesiąca, młody. Zostaniesz w tej drużynie na zawsze. Dawaj, biegniemy. Czekaj, zobaczy. Prawdziwy talent. Będziemy go widywać. Wali coś na rok hałasu. Wiadro? Nie, nawrócisz. A zawodnicy dają radę. Flash, zwalimy cię z nóg. Tak. Błąd systemu? Nie, ma być hałas. Nie jeszcze nie mienia. Nieźle. Dalej. Tak robią przestępcy. Czy ja jestem przestępcą? Hej, zapomniałem ci powiedzieć, że pokazałem mamie naszą prezentację. Była zachwycona. Skrytykowała tylko jedno. Tytuł. Zasugerowała inny. Uzdrowić świat. O kurde, super! Co nie? Jeśli dobrze pamiętam, twoja szafka jest przy schodach, nie? Padnij! Widział nas. Chyba nie. Rozdzielmy się. Widzimy się na sali. Hej, kto tam? Dobrze, nie dobrze, nie dobrze, Mayday. Gdzie jesteś, gnojku? Stroisz sobie ze mnie żarty, tak? Przydałoby się uzupełnić sieci. Chwila. Chyba miałem zapas w pracowni fotograficznej. I jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Muszę bardziej oszczędzać sieci.
czyli tak. Biblioteka, pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. Czyli tak. Biblioteka, pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. Droga wolna. Pora ruszać. Co to było? Szlak! Hej! A szkoda, że nie wrzuciłem kopii projektu do sieci. To na pewno jakiś bachol. Duch Midtown nie istnieje. Najlepsza przyjaciółka pająka. No dobra, gdzie zostawiłem swoją płynną sieć? Przyznaję, że mam na ich punkcie lekkiego bzika. Wiem, że gdzieś je tu położyłem. Aha, mam was. Powinienem zwiększyć pojemność, żeby sieci tak szybko mi się nie kończyły. A teraz do sali gimnastycznej. Plecak. Zapomniałem o nim. Muszę to wszystko zacząć notować. Nie mogę się od niego uwolnić. Muszę jakoś odwrócić jego uwagę. Co to? Dobra, czas się zwijać. Możesz zostać na miejscu, dziecko. Przestań uciekać. Harry pewnie już czeka w sali gimnastycznej. Dobra, zaraz naprawdę. Nie uwierzę, że grasuje tu duch. To nie duch, tylko pająk. Stary, myślałem, że się dorwał. Musimy zabrać ten pendrive i się zwijać. Chodźmy przez salę. Okej. Wspomnienia wracają.
To była akcja. Nic się tu nie zmieniło. Tylko ochroniarz nas nie ściga. Więc możemy sobie przez chwilę porzucać. Na pewno dasz radę? Pytanie, czy ty dasz? O, no to dawaj, Mondralo. Rozgrzeje się, to nic. Teraz ty? Ładnie. Bardzo się cieszę, że lepiej się czujesz. Naprawdę. Dzięki. Hej, nie widziałem, co zrobiłeś z domem May. Jeszcze nic. Byłem zajęty i sam nie wiem. Dziwnie mi coś zmieniać. Rozumiem. Na pewno było ci ciężko, Pete. Nie śpiesz się. Okej, no to jazda. Kiedy MJ się wprowadzi, pewnie pomoże ci z domem. No, nie wiem. Myślisz, że nie? Nie wiem, czy się wprowadzi. O. Wiesz. Wydawało mi się, że wam się układa. Była u ciebie w domu? Wymyślimy coś. Jak zawsze. W końcu. Jaki wynik? Nie mam pojęcia. Ja też. Dzięki, że tu przyszliśmy. Potrzebowałem tego. Ja też. Ale to jeszcze nie wszystko. Znam to spojrzenie. Co kombinujesz? Dasz radę znaleźć swoją szafkę? Gdzie się podział ten ochroniarz? Pewnie nadal we wschodnim skrzydle. Bierzemy pendrive'a z twojej szafki i spadamy stąd. Flash musi mi zapłacić za tę akcję z laptopem. Daj już spokój. Przecież musi dostać za swoje. Jest kapitanem drużyny. A ja bohaterem drugiego planu. Nie dostanie za swoje. Najlepszą zemstą będzie wygrana w tym konkursie. A, nareszcie. Szybko, właź tam. Muszę go ściągnąć do windy. Już trzy razy sprawdzałem to piętro. Szukam wiatru w polu. Jest tam kto? Co tam się dzieje? Nie ma go. No to mamy farta. No, tak. Bierz dysk i spadamy. Co to jest? Jak ty to... Dalej.
No bierz. O kurde. Kto tam? Całkiem nieźle, nawet zatrudniłeś statystów. Nie. Wiej! Ej! Stary, jeszcze nas aresztują! Najpierw muszą nas złapać! Za taką nostalgią to akurat nie przepadam! Masz tego pendrive'a? Tak. Szybko, do tamtych drzwi! Już prawie! Policja! Wezwałem policję! Macie kłopoty! Idź, ale... Zatrzymaj ich na chwilę! Mam pomysł! Co mam robić? Nie daj się złapać! Chwila, ciągle zapominam! Policja, no dalej! Pan nas wzywał? Tak, oni gdzieś tu są. Dobra, wy dwaj się rozdzielcie, my spiszemy zeznania. Teraz muszę go dopaść samego i odzyskać dysk. Muszą gdzieś tu być. Już ich szukamy, ale musimy wiedzieć, co... Sprawdźcie to! Czasami pękają bez powodu. Jeden. Chłopcy, wiemy, że tu jesteście. Ale musimy wiedzieć, co zobaczyłeś. Co? Wow! A co faktycznie widziałeś? No, choć raz ich zobaczyłeś. Nie bardzo, ale słyszałem. Skąd pewność, że jest ich więcej? Zostań tu, zaraz wracam. Jest sam. Pora na wielką akcję odwróconego kieszonkowca. Dzieciaki. Wygłupiają się, bym miał czas na te bzdury. Jerry pewnie na mnie czeka. Może zrobiła popcorn i moją ulubioną herbatkę. Ale nie, muszę gonić za jakimiś nabuzowanymi łobuzami, jak skończony psycholog. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, że to nie dzieciaki. Znaczy, wiadomo, w duchy nie wierzę. No ale człowiek zaczyna się zastanawiać. Świetnie! Ja coś tak powinien się znaleźć się tuż nad nim. Te opowieści o duchu Midtown? W sumie... Ile osób go widziało? Gdzie? Co to było? Jak ja mam się teraz stąd wydostać? Szlak! Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you. To nie są gliny. To mój tata. Tato, mówiłem ci, że zadzwonię z domu. Chodzi o matkę. Co z nią? Peter. Daj nam chwilę na osobności. Co to jest? Nadal myślę, że nasza prezentacja by wtedy wygrała. Sporo się wydarzyło przez te 10 lat. To cud, że w ogóle tu siedzę.
Dostałem drugą szansę. I chcę ją wykorzystać. Ale potrzebuję cię, Pete. Wow, to... sporo do przetworzenia. Wpadnij jutro do laboratorium. Przekonasz się. Masz już laboratorium? Pokażę ci kilka pomysłów. Pogadamy o tym na spokojnie. Okej? Pewnie. Pete? Razem uzdrowimy świat. Sandman się wymknął. Nie zdołamy go już schwytać. Więc nie jego szukam. Przyjąłem. Czekamy na rozkazy. Przygotujcie się na jutro. I tym razem nie nawalcie. Miles, zajęty? Może... Wszystko jedno, wchodzę w to. Może chciałbyś pobawić się w niańkę w trawie? Brzmi spoko, opowiesz po drodze. Nie patrz tak na mnie. To krótka przerwa. Hola, mijo. Jak tam twój esej? Jakoś idzie. Muszę na chwilę wyjść. Pete prosił o pomoc. Musimy... Może lepiej mnie nie wtajemniczaj, co? Będzie dobrze, mamo. Poczekaj chwilę. Pamiętasz, jak w ostatnim czasie kilka razy pracowałeś do późna, więc ja też pracowałam? Tylko, że nie do końca. Nie patrz tak na mnie, nie mam kłopotów. Po prostu chodziłam na spotkania. Właściwie na randki. O, spoko. I jest jeden mężczyzna, którego poznałam, no i tak jakby, wiesz... Całkiem nieźle idzie. Mamo, o co pytasz? Chcę go tu zaprosić. Na kolację. Pewnie mógłbym znaleźć sobie jakieś zajęcie. Dać wam trochę prywatności. Nie, chciałabym, żeby cię poznał. I żebyś ty poznał jego.
Ale jeśli nie masz ochoty, to nie szkodzi, rozumiem. Mamo, już mnie kupiłaś tą kolacją. Na razie. Okej, okay. To pa. Muszę lecieć do tratwy. Może tunele powietrzne dadzą mi kopa. Jest kolejny! Muszę złapać ten prąd! Zaczynam to ogarniać! Kolejny prąd powietrza! Obczajmy widok! Uwielbiam wieczne dni! Hej, Miles, zaraz dotrę do tratwy. Jesteś w drodze? Nie przegapiłbym tego! Komuś niańki? MJ dowiedziała się, że przenoszą Skorpiona do Ravencroft. Mają za mało ludzi, odkąd Sandman trafił do tratwy. Skorpion potrafi stroić fochy! Zaraz tam będę! Hej, to kolejny z kryształów pamięci Marko! Muszę się nim zająć! Następnym razem nie uprzedźcie! Zobaczmy, co kryje kryształ. Ktoś nas obserwuje, Kimia. Ale nie martw się. Zajmę się tym. Ktoś miał Marko na oku. A kim jest Kimia? Fajerwerki? Muszę ich ostrzec, że tu trzeba mieć na nie pozwolenie, zanim ktoś wezwie gliny. Słuchacie Danicastu, czyli tak jest, najszybciej zyskującego popularność podcastu w Nowym Jorku. Nie chcę ci napędzać stracha, Johna, ale przejmę u ciebie pałeczkę. I parę słów dla nowych słuchaczy. Czołem! Danicast to prawdziwe spojrzenie na prawdziwe wiadomości o prawdziwych ludziach. Słyszeliście o Denisie, pracowniku metra, dzięki któremu w trakcie ataku Sandmana nie przestawały jeździć pociągi?
W wyniku awarii zasilania odcięta została główna sterownia, więc Dennis musiał kontrolować sytuację, używając komórki na hotspocie. Niewiarygodne. Dzięki niemu tysiące ludzi ewakuowało się do Queens i Brooklynu. Dennisie, pozdrowienia od Danicasty. Jesteś wielki! Razem kryształ będzie mój. Na to pozwolenie? Mike! Mike! Oddycha, ale... Zabiorę go do szpitala. Wiedziałem, że coś się stanie. Czy on z tego wyjdzie? Raczej tak. Wygląda na to, że tylko zemdlał, ale lepiej nie ryzykować. Gdzie ja? Spider-Man? Spokojnie. Zabieram cię właśnie do szpitala. I z oczywistych względów... Muszę wspomnieć, że fajerwerki są w Nowym Jorku nielegalne. Nie wiedzieliśmy. Były dla naszego brata, Lexa. Straciliśmy go kilka lat temu, a uwielbiał je, więc puszczamy kilka w jego urodziny. O kurde, współczuję. Uwaga, Spider-Man! Wow. Przynajmniej mogę ruszać palcami. I już. Mają tu świetnych lekarzy. Dobrze się tobą zajmą. Dzięki. A zaczekaj. Skoro mieliśmy trefne fajerwerki, może zajrzyj tam, gdzie je kupiliśmy. Doki, na północ stąd. Między tymi dwoma mostami. Chyba wiem, gdzie to jest. Rozejrzę się tam. Hej, właśnie odstawiłem Majka. Chciał, żebym sprawdził miejsce, z którego wzięliście fajerwerki. Chodzi o doki? Dobry pomysł. Ale uważaj. Widziałem dwóch uzbrojonych typów. Mieli broń palną. Będę uważał. Dzięki. Ostrożnie przy tej beczce! Nie zarobimy ani grosza, jeśli wysadzisz nasz towar! Może sam chcesz to zrobić? Lepiej zajmij się spluwami i daj mi czynić cuda. Wiesz, klatki prom strzelniczego chyba wystarczą. Będzie ci 5 szklanek. Co tam? Spider-Man zwiat! No dobra! Turp, hej chłopaki! Chciałem tylko ostrzec was przed jakimiś podejrzanymi typami sprzedającymi trefne... Ej, moment! Pająk tu jest! Bez widzie, chłopaku! Nie jesteś tu tak towaru! Hej, pan walczy! Musimy go zdjąć! Padnij!
dzieci. 5 szklanek. Będę walczyć z... Hej, chłopaki! Chciałem tylko ostrzec was przed jakimiś podejrzanymi typami sprzedającymi trefne... Ej, moment! A on tu jest! Weźmijcie, chłopaki! Nie stracimy tego towaru! Masz sobie? Rozwalił jednego z nas! Dawać wsparcie! Tym razem nie żartuję! Już idę, co tam? Jak go znajdę, to pożałuję. Moment! Fajerwerki są podpalone? Rzeka! Wrzucę je do rzeki! Co? Jeszcze dwie się podpaliły? Muszę się sprężać, bo wszystko wybuchnie! Dobra, ostatnia skrzynka! Wow, naprawdę nieźle.
Wszystkiego najlepszego, Lex. To ty? Stary, oby Mike widział je ze szpitala. Lex, nie wiem. Miłego pobytu w Nowym Jorku. Uważajcie na siebie. Tradycja, co wcale nie znaczy, że nie lubimy sobie czasem poeksperymentować. Członkowie naszego programu lojalnościowego mogą proponować nowe smaki. Specjał miesiąca, chlebek bananowy. Orientuj się! Drogiemu się spodoba. Dobrze wyszło! Wróć to do internetu! Aha, jasne. Muszę przyznać, że wszedłem do jego sklepu skuszony artykułami o nowych smakach. Ale to te tradycyjne sprawiają, że stale tam wracam. Czasami, nie bez powodu, klasyka dostaje klasyka.
włamywaczy. Zaczynamy. Nie bez powodu stoisz na czas. A dlaczego ty dowodzisz? Bo plan był mój. Masz szczęście, że cię w ogóle wziął. Razem to przemyślcie. Bandziory zaczepiają niewinnych ludzi. Ruszam! Zrobimy Spidermana! Nigdy się nie nauczycie, co? Twardzi jesteście! Fist przydałby się ktoś silny. Przemyślcie to!